Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Krótkie przypomnienie oczywiście o porównywarce ubezpieczeń Mubi. Warto, żebyście weszli, zobaczyli, ile będzie kosztowało ubezpieczenie dla Waszego samochodu, bo może się okazać, że znajdziecie tam najlepszą ofertę. Tym bardziej, że korzystając z linku, który znajduje się pod spodem, dostaniecie 150 zł zwrotu. Więc sprawdźcie, ile będzie kosztowało ubezpieczenie Waszego samochodu. Ja tylko wyczyszczę. Przepraszam Was za takie... Taki dzień dobry piątkowy, ale pogoda, co? W ogóle dajcie spokój. Dzisiaj słuchajcie odcinek jakby nie piątkowo-muzealny, ale też odcinek ciekawy, bo wpadłem na chwilę, zadzwoniłem, mówię, siema Adam, co robisz? I on mówi, nie, wiesz, bo nie nagrywamy, teraz nie ma sezonu i tak dalej. Chcecie zobaczyć, co robi Adam Klimek poza swoim sezonem zdjęciowym, jak wygląda jego życie? Zaraz zobaczycie, bo jeszcze... On o tym nie wie, że ja będę go nagrywał, tak o, stoi jego bryka, a Adam Klimek zamiast siedzieć i odpoczywać, kiedy jest poza sezonem, kiedy pracuje się 24 godziny, siedzi i u siebie w firmie. To jest świetny kurnik. Swoją drogą, dzisiaj był koniec rajdu Dakar, więc też bardzo wyjątkowa chwila. Sukcesy? Tak, chyba sukcesy. No mogłoby być lepiej, ale są sukcesy i to całkiem duże. Dzień dobry. Dzień dobry. Co robi Klimek w wolnym czasie poza programem? Kolega mnie zmusił do tego, żeby mu... Siemano. Siemano, cześć. No jak to? No, takie życie. Dobra, poczekaj, bo zacząłem mówić. Wytrę tylko obiektyw. Ty nagrywasz. Nagrywasz. Już wyzdrowiałem i nagrywam. COVID nie bierze złych ludzi. Słuchajcie, Dakar, no przede wszystkim podium dla Kamila Wiśniewskiego, więc dzisiaj, czyli dla kładów. Ty widziałeś ten materiał kiedyś w klasyce tego Mercedesa 124 tak. E500? Tak. Z przerobionym 55 AMG. 600 koni? 650? 600 czy tam. Czy no. To był Kamil, to jest Kamil Wiśniewski. Tak. To jest ten gość, który dzisiaj jest na podium Dakaru. No wiem. Próbował tyle razy, ale pierwszy raz się to udało. To jest niesamowite. W ogóle... Sztos. Stary, jechać Dakar kładem. W ogóle to jest mistrzostwo świata. Nie było niestety kolejnych podiów, a liczyłem na tak. Na Kubę Przygońskiego z jego genialnym wozem, który okazywał się, że troszkę na początku wolniej jeździł, tam zmieniali turbinę, skrzynię i tak dalej, i tak dalej. Mało zabrakło, ale suma summarum niestety nie ma go na podium. Liczyłem na podium lekkich samochodów terenowych. Kurde, Polacy byli pierwsi, drudzy, wiesz, na odcinkach specjalnych, ale się nie udało tym razem. No ale wiesz, Dakar to jest niesamowity rajd. W ogóle dla mnie przejechanie tego Dakaru jest czymś nadzwyczajnym, po prostu. A poza tym Arabia, wiesz, nikt do końca nie wiedział, jak ona będzie, jak to będzie wyglądało, jak będzie działało i tak dalej, więc to tak na bieżąco z aktualności, które się wydarzyły dzisiaj, więc taki komentarz. Dobra, powiedz mi, co robi Klimek po godzinach pracy? No właśnie. No tak. Bo nie kręcimy sezonów. Klimek nie naprawia samochodów komercyjnie, to o tym już wszyscy wiecie. Natomiast... A, właśnie, bo słuchajcie, ile razy ja dostaję komunikaty, ej, bo to ty znasz Klimka, weź, bo ja mam taki samochód do zrobienia, Citroena C5, albo C6, albo jakiegoś innego i tak dalej. Cieszysz się już, jak słyszysz, nie? Citroen C6. C6 w ogóle to jest bardzo śmieszny samochód. On miał trochę takich dziwnych rozwiązań, zbyt dużo dziwnych rozwiązań w jednym miejscu się znalazło, ale ogólnie jak tak pomyślisz o... Ja strasznie lubię, mi się strasznie podoba. Geneza jego powstania i w ogóle chcieli wyprzedzić troszeczkę to, no to się udało, tak? No tylko, że było parę w top. Ale chyba zrobili falstart. Tak, z wieloma rzeczami tak się wydarzyło. A wracając do napraw komercyjnych, nie robi, dlatego że gdzieś tam sobie inne rzeczy w życiu już powymyślałem. Przez prawie ćwierć wieku pracowałem w sprzedaży bezpośredniej, miałem kontakt z klientem, prowadziłem serwisy niezależne. Już nie chcesz mieć kontaktu z klientem. Wyczerpała się moja cierpliwość do pewnych rzeczy. No i teraz mamy taką sytuację, że gdzieś tam mamy tych znajomych swoich, no i musimy grzebać, tak? Czym to jest? Co to jest? A kiedy on ostatnio raz chodził na tej świecy? Przed chwilą. Rano. Dzisiaj rano. No i to było tak, że rok temu mój koleżka, który też jest jednocześnie fryzjerem, wysokiej klasy fryzjerem, zareklamujemy salon, chciał kupić suwa, jak większość ludzi w tym kraju.
Ja mówię, kurde, Przemo, a czy nie jesteś za stary na to, żeby odkrywać to wszystko i poprawki robić? Nie nasuwa, jeszcze będzie miał czas. Zawsze możesz go kupić, tak? Spróbujmy czegoś innego. I szukaliśmy, no i żeśmy, zobacz, tego kupili, tak, rok temu. Mój człowiek, słuchajcie, nie ma projektu bez żadnego pick-upa. Wszyscy ci, którzy są u mnie na kanale, doskonale o tym wiedzą. Ale zobacz, to jest wersja. Masz te Ramboxy. One mają homologację. A, bo one są takie z boku. Tak. Ale fajne. I tu możesz broń trzymać, bo to jest homologowane w Stanach, że trzymać się... A, że jest zamknięty oddzielnie i zabezpieczony. A to wiesz, że ja tego nie widziałem, że one mają takie... Tak. One... To jest rzecz, której mi brakuje na przykład w pick-upie w 250. Czyli brakuje normalnego bagażnika na zakupy. Takie, wiesz, na normalniejsze w świecie. A, jakiegoś takiego szpaja, jak tu Przemo trzyma. Tak. To się nie wala, wiesz, nie musi tego mieć w kabinie. I ja mam w 250 wstawioną tutaj tą skrzynkę, ale ona mi zabiera możliwości na pace. A jednocześnie jest bardzo fajna wersja, bo masz i pneumatyczne zawieszenie, które tam reaguje na prędkość. I parę... To on jest na pneumatyce? Tak, to jest fajna wersja w ogóle. Masz wszystkie Bayer dodatki. Ale rozumiem, że pachnie oszczędnościami. No tak, LPG już musi być. No wiadomo, no przecież. Wiadomo. Ale w ogóle ładna wersja z tym drewienkiem, z tym wszystkim, ładna. No i jest taki, wiesz, samochodzik spoko. No i jakby nikt nie chce tak naprawdę robić tych samochodów. Ja też nie chcę robić, no ale nie mogę odmówić, nie? To prawda. Czekaj, ja coś włączyłem i jakąś funkcję, ale nie wiem jaką. Cały materiał trzeba będzie nagrać jeszcze raz. No to jest... Czyli efekt zaskoczenia minął. Ale nie, ale to jest prawdopodobne, wiesz, no bo... Wróciłem do starych dobrych czasów, czyli biorę kamerę w rękę. Dzisiaj nie ma. Dobra, a słuchaj, jeszcze Adam. Wiesz, że dostaję mnóstwo pytań i wiadomości dotyczących tego, czy dostałem od ciebie samochód na weekend. Nie, dlatego, że ci obiecałem, że po pierwsze muszę go dotrzeć, a to jest bardzo ważne przy tym silniku, żeby go nie popsuć. Więc dotrę go i na bank. Ja nie jestem dobrą osobą do docierania. Nie, Patryk nie daje się, żeby docierać. Ma wszelkie innych umiejętności, natomiast nie dociera samochodów żadnych. Ale jest praktyka docierania na otro. Wiem, ale to tylko w parku prasowym. Oj tam. Dobra, i tak naprawdę go nigdy nie pokazywaliśmy, bo jak nagrywaliśmy ostatni ten nasz materiał, było dobra, zimno, szybko, wiesz, było szybko i tak dalej, no. i tak dalej. Jakieś detale typu, wiesz, nie miałem tych gumek, pamiętasz na zderzniku? Tak, no. W końcu mi dotarły z tych biednych Stanów, które nie mają rzeczy. No i generalnie tak naprawdę czekam teraz, sufit mam zaprojektowany, będę szył sufit. A pod sufitkę, tak? Tak, bo jej nie było, ona w 3 tygodnie się pojawi. No tak, bo ty musiałeś skończyć to zgodnie z terminem, harmonogramem. Tak, wszyscy też chcieli, wiadomo, że były tam jakieś obsuwy różne. Natomiast na razie cieszę się tym, że jeździ. Jeszcze nie, dobrze go nie wyregulowałem, ale też chłopaki tutaj, trzeba przyznać, że postarali się o to, żeby te części dotarły, które miałem. Mam już wszystkie części. Skąd to jest kolor? Powiedz mi, w końcu tego wziąłeś? Co to jest za kolor? Przeglądałem wiele próbników, między innymi Forda. Mhm. On robi najlepsze wrażenie. W kamerze wygląda sobie średnio. Wszędzie, ale na słońcu i na zewnątrz wygląda przepięknie. Nie, jest, bo on ma bardzo grube ziarno, wiesz, taki jest. To jest w ogóle ksyralik. To jest ksyralik i to jest z palety Tesli. Uwaga. Okay. Tesla. Ford ma zbliżony kolor, to jest ładniejszy. Okej, okay. Czyli nie, miks szatana, Tesla plus klasyczny Mustang V8351 na manualu. Pozdrowie Białostockiej. Chociaż ja ostatnio odkryłem różne miksy szatana. Okazało się, że w Bentleyu, wiesz co mam, w Bentleyu dach jest oparty na Mercedesie, na rozwiązaniach Mercedesa, no połączone z francuskim sterownikiem od Peugeota. Czyli taki właśnie miks, którego nie powinien nikt... W wykonaniu brytyjskim, jeszcze na dodatek. To się w ogóle nie uda, nie? nie, to nie zadziała. No nie, to najgorsze tak. No ale takie są czasy globalizacji. No dobra, ale jeździsz już nim? Już nim jeszcze jeździłeś, nie. Funkcjonował, jeszcze czy nie? Nie, bo to widzisz, że przyjdzie taki gość z ramem, trzeba wymienić 8 świec. 16 świec, bo tu jednak 16. olejek, jakieś historie, a coś mu pryka. Wiesz, tu też diagnostyka. A tutaj też masz. Spoko są te boksy. To jest niesamowite. Nie wiem, czy widzicie. Teoretycznie tutaj przecież nikt się nie zmieści, prawda? No bo to jest miejsce. Ale przepisy amerykańskie są takie, że tak, musi być fluorescencyjnie. Dodatkowy zamek
otwierania i zamykania wozów. Mhm. Czyli w razie czego, żeby jakby na filmach ktoś, jak na filmie ktoś kogoś wrzucił i porwał. Chociaż ja bym to zrobił tu, a nie tu. No generalnie jak ja pamiętam, kupiłem w Stanach Volvo S60 i żadne, u nich był obowiązek. I w Volvo miałem, i w Camry w tamtych latach. Bo to jest właśnie u nich obowiązkowo, musi być awaryjne otwieranie, jakbyś kogoś zamknął w bagażniku. Nawet jak tutaj się to... No nie, nie uda. No chyba nie ma ale takiej jest. Możliwości, ale jest, no. Niesamowite to jest. No dobra, wracając do Mustanga. Adam, nie jest, jest czy nie jest tajemnicą, co dalej z Fordem Mustangiem? Nie jest tajemnicą, ponieważ program zakłada ewolucję. Jak go zarejestruję, pojeżdżę, sprawdzę, czy wszystko jest w porządku. Trafi... No ja go jeszcze na dwa dni będę tak, miał. Tak, na dwie godziny jeszcze weźmie go Patryk. Ja bym naprawił w hotelu. I wtedy trafi na sprzedaż. I chciałbym to zrobić. Wcześniej BMW poszło na zasadzie takiej, że na swoim Facebooku wrzuci informację, że szukam ewentualnego chętnego. Tak teraz chciałbym to zrobić bardziej oficjalnie, więc wrzucę go normalnie na licytację. Okej. Okay. Ryzykując oczywiście, że nie uzyskam ceny. Ale ustawiasz minimalną jakąś? Nie ustawiam minimalnej. To będzie prawdziwa licytacja. Nie lubię licytacji i nienawidzę tego, jak wiem, że nie osiągnąłeś minimalnej. Rozumiesz? Ale... Spróbuję pójść na, że tak powiem, na żywioł i to będzie eksperyment. To ja będę licytował. No to jak jest, nie ma minimalnej, zawsze można dzięki spróbować. Dzięki temu, że mamy internet, mamy naprawdę wolność i niezależność, więc każdy będzie mógł faktycznie spróbować, bo to nie są licytacje, jak były kiedyś, pamiętasz, za komuny, gdzie się szło na przetarg i wiadomo, że był ustawiony, bo połowa ekipy ci nie pozwalała w ogóle przebić tak, danej tak, kwoty. Tak. Teraz jest internet, więc nie ma takich zagrożeń. Nie, no to kiedy go sprzedajesz? Realnie myślę, że za półtora miesiąca mniej więcej. A, czyli już, tak, jakoś niebawem. Bo ja muszę mieć kasę na kolejny projekt, który będzie bardziej okazał od tego. No dobra, a teraz tak, jaki wiemy, wiesz, masz pomysł? Mam dwa pomysły. I tak naprawdę ciągle też jeszcze dyskutujemy na ten temat. Bo jakby była BMW, był Mustang. Chciałbym, żeby kolejny projekt był albo projektem, znaczy na pewno współczesnym. Nie chciałbym iść w jakieś klasykery, bo to na to przyjdzie jeszcze czas. I też myślę, że widzowie mogą być znudzeni, że odbudowa jakiegoś tam kolejnego samochodu. Więc postaram się, żeby było to w miarę współczesne auto. I wchodzi mi po głowie coś, co kiedyś chciałem zrobić, nie wiem w ogóle po co, ale zawsze mi się Supra MK4 marzyła, która miała być totalnie głupia, jeżeli chodzi o moc i tak dalej. Tylko to nie do końca mi pasuje, bo o ile chciałbym ją mieć na chwilę, to nie jest taki samochód mój marzeń. Dobra. Ferrari w cenie Skody ci się nie uda, bo już nie, ja znam już takiego gościa, który próbował. Na YouTubie. Totalnie mu się nie udało. Nie udało mu się, nie, ta, nie. Tam zresztą byłeś ściema, na bank wydał więcej. Tak. Więc tego nie będę robił. Ale mam jeszcze coś takiego w głowie, żeby zrobić samochód stary, dostosowany do potrzeb współczesnego świata. Czyli restomoda takiego. Na przykład. Tylko teraz mam więcej pieniędzy i troszeczkę więcej czasu. Znaczy, czasu mam dwa razy za mało. Pieniędzy mam chyba w punkt. I liczę to, że jak zbiorę ekipę... Przy projekcie zawsze kasy jest za mało. To tak, ale to nie jest tak, że przeszacowałem. Tak, bo na Mustangu się przejechałem jakieś 60 tysięcy, jakby nie doszacowałem. Tak? Tak, bo liczyłem, że zrobię, jak myślałem w ogóle o nim, że całość mi wyjdzie 150 tysięcy. A finalnie wyszło tam chyba 213 czy 200, już nie pamiętam, okay. Liczyłem tego. Jak przekroczyło 150 tysięcy, to nie liczyłem kasy. Po prostu kupowałem te rzeczy, które były potrzebne. Więc teraz myślę, że kasy mi nie zabraknie na ten mój nowy projekt. Ale z czasem jest bardzo krucho, dlatego będę szukał ekipy, która będzie mi pomocna. Mm-hmm, bo to musi być troszeczkę fajniejszy projekt i chciałbym też w ogóle przejść jakąś ewolucję. No, no dobra, a tego też sprzedajesz, czy nigdy zostaje? Ten zostaje? Nigdy nie sprzedam go. I nie dlatego, że jest najfajniejszy na świecie, tylko dlatego, że takiego samochodu już nigdy nie kupię, a zbudowaniem, no, życie mi na to nie pozwala, bo to jest jednak dużo energii włożonej tak. Czasowej. I on cholernie zawsze cieszy. Nie, no jest super, no to jest naprawdę super. Dobra, Adam, no dobrze wygląda ten twój garaż. Tak. Dobrze. Naprawdę dobrze. No tym. No dobra, słuchajcie, moi drodzy, to taki szybki strzał, co się dzieje, ale ile tajemnic dzisiaj zdradziliśmy? Różnego typu. A że będziemy jeszcze iść tajemnicami, a to może za jakiś czas. Dobra, znaczy nie tajemnicę, którą zdradzimy.
Natomiast... A, mówisz o tamtym, dobra, okej, okay, w sumie tak. Poczekajmy chwilkę, żeby się wyklarowało. A to będzie fajna rzecz dla widzów. Dla wszystkich widzów. Tak, jakby to będzie coś bardzo fajnego. O tym restomodzie to musimy pogadać, co by to tutaj mogło być. Też chciałem właśnie z tobą skonsultować te pewne rzeczy, bo wiem, że raz, że znasz sporo osób, które w Polsce już mają jakieś ciekawe projekty, a dwa, że no, gdzieś tam chciałbym zbudować coś fajnego. Bardzo fajnego, takiego na światowym poziomie. Kurde, wiesz, z restomodami jest niestety trochę tak, że to jest praca konstrukcyjna, nie? I to jest takie... Tak. To jest to pole, które muszę oddać komuś, bo tutaj niestety ja nie potrafię projektować tak płynnie, jak człowiek... Remontując Mustanga, jakby wiesz czego się spodziewasz. Wiesz, inaczej, operuję w dziedzinie, którą znam. Tak. Jak przy modyfikacji silnika, skrzyni biegła, to wszystko znam. Mhm. Ale jeżeli teraz mam dobrać parametry, jak dobrać przełożenie, wiesz, jak tą masę rozlokować po pojeździe, żeby nie zrobić głupoty, ale nawet wiesz, ogarnąć elektronikę, żeby trafiała, to jest to, co ja kiedyś miałem u siebie w 107 weselu. Ja wiem. Czyli połączenie analogowych zegarów z wiązką cyfrową, która powinna być jakby z sygnałem cyfrowym, ale żeby działało to na wskazówkach i to tak dalej. W ogóle, dalej, no wiesz, wszystkie czujniki mamy de facto analogowe, tak? Tylko potem co się z tym dzieje. I to jest problem, żeby tym zarządzać. Skrzynia musi mieć, wiesz, 7 sygnałów cyfrowych, żeby działała poprawnie, bo inaczej zaczyna szaleć, wiesz, jakby to jest milion takich rzeczy, którego nie zrobił po raz pierwszy, to eksperymenty. Tak, natomiast jakby elektronika nie jest aż tak skomplikowana, bo po pierwsze mamy sporo rzeczy w Polsce, jeżeli chodzi o same sterowniki, a dwa, że mamy sporo takich chłopaków młodych, którzy świetnie się w tym odnajdują. Tak? Dziś już tak. Jeżeli tak, powiem mu, że obroty są takie i takie, a potrzebuję mieć tu i tu takie i żeby system widział to inaczej, to mi to zrobi, tak? No, szczególnie te standalony wszystkie, które da się regulować, da się ograniczać obroty temperaturowo, wszystko można porobić. Wszystko dzisiaj, z wyświetlaczami, niewyświetlaczami, takie jak chcesz i tak. Robisz to. A też będę tego potrzebował, natomiast wrogiem największym jest czas. Wiem, kto montował takie wyświetlacze, wiesz, i takie programy pisał. Znam takiego jednego gościa, nie wiem, czy ci pomoże. Bo będę potrzebował właśnie coś takiego zrobić. Tam pod Tarnowem, poczekaj, jak on się nazywał? Czekaj. To ja sobie zrobię Grzesiek sam. Duda? Nie myślałem na serio, że kogoś znasz. No ale przecież Grzesiek montował te u siebie w projektach. Te wyświetla EcoMaster chyba. Słuchaj, z innej bajki. Bo masz całkiem sporo widzów na kanale. No. I jeżeli ktoś z was, mówię całkiem poważnie, ma doświadczenie, bo szukam dwóch rzeczy. Tak. Takiej wanny ultradźwiękowej do warsztatu. Chciałbym zmieścić przedmioty, powiedzmy, nie wiem, 30 maksymalnie na 20, bo też nie chciałbym dużej wanny kupować, żeby nie trzeba było tego towaru grzać i płacić za to ekstra, więc jakoś taką niewielką wannę. A druga rzecz interesuje mnie taka szlifierka taśmowa, która działa w dwóch płaszczyznach, ale żeby to nie było silnikiem 300 czy tam 400 W, bo takich nie chcę, tak? Tak. Po prostu dwie rzeczy potrzebuję kupić, chciałbym mądrze te pieniądze wydać, niekoniecznie najtańsze. No to słuchajcie, ślijcie albo w komentarzach piszcie, albo na autohistorie@gmail.com napiszcie, pomóżcie Krymkowi wybrać rzeczy, które... Te dwie maszyny, dwa urządzenia po prostu muszę kupić, no już, zebrałem... Przy dzisiejszych cenach energii i wszystkiego to... Tak, ale wiesz, to jest tak, że ludzie kupują 300-400 W, bo będzie tanio, a prawda jest taka, że schodzi się dłużej, obrabia się tragicznie, więc jak będzie to trójfazowe, to ja też nie mam z tym problemu. Tylko chciałbym kupić dwupłaszczyznową szlifierkę taśmową. No to słuchajcie, powiedzieliśmy wam dzisiaj tyle rzeczy, tyle tajemnic, a jeszcze przy okazji zadaliśmy wam pytanie, więc czekamy teraz na odpowiedzi. Dziękujemy, wracamy do pracy. I co, znalazłeś wszystkie świece? Jeszcze dwie są schowane. Jeszcze... Wow. A to jest instalacja gazowa. I to tam. Kto wymyślił montowanie tych silników tak jak najbardziej centralnie, nie? Nie, jest fakt, że już na stołku stoję. Ale zresztą mogli to je trochę przesunąć, nie? Zobacz, jaka jest odległość od chłodnicy, wiesz, do samego motoru. Zobacz, ten tunel cały, który jest. Jakby... Wiesz, a nie każdemu się udaje zamontować silnik na przednim zderzaku i mówić, że jest 50-50 rozkład masy. Tak, to prawda, no wiesz, no, to się nazywało, ale... To jeszcze całkiem niedawno, gdybyś zrobił to w samochodzie sportowym, to byś nazwał to middle front engine, wiesz, jakby czyli za osią schowane, bo on jest za osią, nie? Tak. Tak, no bo tu jest półosie, tak. Są z przodu przy filtrze oleju mniej więcej, tak. Byśmy olej zrzucali. Tak, ale w rzeczywistości oczywiście nie ma to nic wspólnego, bo gdybyśmy mieli to auto tu, to tak, ale mamy tak.
Ale z drugiej strony dzięki temu też jedzie trochę inaczej niż pick-upy, niż na przykład 250 moja. Bardzo miło jeździć.